ile powinni zarabiać politycy? Więcej, mniej, czy jest ok? Jak powinni zarabiać? Mniej. Ok, ale to... Uważam, że mniej, szczególnie jeśli chodzi o ministrów, o te osoby, ponieważ no to, co oni wyczyniają, to przepraszam, to jest dramat. Myślę, że dobry polityk powinien dobrze, dużo zarabiać i żeby był, jeżeli mądry, to trzeba wynagradzać. Moim zdaniem troszeczkę za dużo przywilejów mają, no ale no związanych takich typowo, ale to są za przeszłości już tak naprawdę, jakieś tam, nie wiem, dodatki związane z tym, z trudną sytuacją życiową, gdzie poseł zarabia dużo więcej niż większość Polaków. No jeszcze ma trudne warunki życiowe i na przykład bierze na to dofinansowanie. Tyle co w swoim zawodzie, tak jak kiedyś, dostawać urlop bezpłatny z swego miejsca pracy i ekwiwalent pobierać w Sejmie. Trochę więcej może jak przeciętna pensja, wie pan. No ale to, że na przykład w tej chwili oni zarabiają jeszcze raz tyle, no to jest niesprawiedliwe, no wydaje mi się. Bo do polityki nie powinno się iść dla pieniędzy. Polityk absolutnie nie powinien nie wiadomo ile zarabiać. To nie jest polityka, on nie jest w stanie rozsądnie mówić. On podąża za kasą, musi myśleć jak ustawić rodzinę, jak dobrnąć do tego, żeby do końca życia mieć z czego żyć. Nie myśli kompletnie o tym, o sprawach, które jego dotyczą. Powinno być konkretnie za posiadane tak jakby stanowiska płatność, tak? A nie wymyślanie jakichś tam dodatkowych pieniędzy za udział w komisjach, za przewodniczącego. Powinna być stała stawka dla wszystkich, równa i tyle. Wie pan co, oni w ogóle nie myślą, tak mi się wydaje. To są, idą do polityki dla pieniędzy, dla profitu, wie pan co. Ale ja chyba głupio gadam, bo takich ludzi, bo ja się tak zastanawiam, co ja bym zrobiła, gdybym poszła na politykę. Chyba robiłabym to samo. Ja przez jedną kadencję byłem radnym w Koszalinie. I wie pan co, jak miałem grafitację, legitymację radnego i bezpłatne przejazdy autobusem. I to wszystko, wie pan. I teraz, biorąc pod uwagę, że każdy radny i tak dalej ma jakieś tam pieniądze z tego, to mnie, wie pan co, nie bardzo tego. I wtedy to rzeczywiście ja brałem udział w sesjach i musiałem te godziny, które tam spędziłem, odrobić w zakładzie pracy. Nic nie było za darmo. No. To tylko była satysfakcja z tego, że żyjesz, że pracujesz nie tylko dla siebie.